Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w kolejnej recenzji. Dzisiaj jest ze mną produkt od firmy Colinite. Jest to firma, którą większość fanatyków detailingu zna, ponieważ zaczynało właśnie od wosków z tej firmy. Woski twarde to tutaj już jest klasyk na rynku detailingowym. No i też ten płynny wosk w sprayu, który mają w swojej ofercie. A dzisiaj mamy coś, co ma gonić za obecnymi trendami, czyli Slicker Ceramic Detailer 3 w 1, produkt z zawartością SiO2. No a ja teraz Was zapraszam do części praktycznej, pokażę Wam, jak tym produktem się pracuje, jaki efekt on po sobie zostawi. No i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli również podsumowanie, w którym powiem, jak ten produkt widzę. A teraz zapraszam do oglądania. Moi kochani, jeżeli chodzi o Slickera, produkt 3 w 1, możemy go użyć jako topera do zabezpieczeń różnego rodzaju, czy to powłok ceramicznych, grafenowych, czy to do wosków, czy po prostu jako niezależne zabezpieczenie Waszego lakieru, po prostu jako dobry kudek. Jeżeli chodzi o pracę na tym produkcie, jest ona banalnie prosta. Produkt zostawia po sobie bardzo delikatne przyciemnienie. Jeżeli chodzi o śliskość, to jest ona na poziomie dobrym. Spodziewałem się tutaj czegoś więcej, aczkolwiek dzisiaj Wam mogę powiedzieć, że jest to śliskość na poziomie dobrym. Co do jego funkcji, produkt 3 w 1, czyli poza tym, że jest kudekiem, co on jeszcze może zrobić? Możecie użyć go również do osuszania lakieru, jeżeli Wasz samochód nie jest niczym zabezpieczony i po myciu chcecie, żeby ta woda Wam szybciej uciekała, spryskujecie, spłukujecie. Działa to też jako wet coat, ale tutaj na sam koniec dobrze jest po prostu ten lakier też takim kudekiem potraktować. Oczywiście jest to opcja mało ekonomiczna, ponieważ tego produktu dosyć dużo Wam zejdzie na osuszanie auta, dlatego ja tutaj tego osobiście nie polecam, ale to jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o 100% jego właściwości, to mogę Wam tutaj dzisiaj powiedzieć, że ten produkt najlepiej sprawdzi się na suchym, umytym lakierze. Wcieramy go drugą fibrą, poprawiamy i efekt mamy, jak widzieliście na załączonym obrazku. Jeżeli chodzi o lubrykant pod glinkę, również możecie go użyć i również będzie to forma troszeczkę mało ekonomiczna, no ale jest taka możliwość, czyli możecie się w tym momencie uratować tym produktem, jeżeli nie posiadacie lubrykantu pod glinkę lub nie znacie innych sposobów na nadanie tej glince poślizgu. Również po myciu, jeżeli macie czarny samochód, i tutaj właśnie szczególnie chodzi o te czarne lakiery, ponieważ po myciu zawsze po tej wodzie, szczególnie kiedy ma dużo kamienia, zostaje taki delikatny film. I ten produkt ma tu podkręcić ten efekt końcowy,
To jest właśnie tutaj duży plus. Mamy tutaj też formę inspekcji. Akurat w polskiej instrukcji tego nie ma, ale w instrukcji tej oryginalnej jest forma inspekcji tego lakieru, ale ja to odbieram jako właśnie usuwanie tych smug, śladów po myciu. Tutaj nie bierzcie tego do serca, że jest to produkt inspekcyjny po polerowaniu, no ponieważ ma on formę zabezpieczenia, więc przed aplikacją powłoki czy czegoś innego, na przykład włosku, nie będzie to zbyt dobre, ponieważ lakier musi być, pamiętajcie o tym, jałowy do instalacji różnych zabezpieczeń. A jeżeli chodzi o hydrofobowość, widzieliście, zostawia kropelki. Są zwolennicy kropelek, są przeciwnicy, niektórzy wolą, jak ta tafla po prostu ścieka całością z lakieru i nie zostają te kropelki, ponieważ gdzieś tam one łapią kurz. Ja akurat kropelki lubię i tutaj uważam, że naprawdę produkt zasługuje na Waszą uwagę. 473 ml oczywiście amerykańskiego, bajeranckiego produktu, no kosztuje w okolicach 70 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja uważam, że ten efekt się broni. Jeżeli ktoś jest fanem marki, na pewno po ten produkt sięgnie. A chciałbym Wam tylko podkreślić, że jest to jedna z nowości firmy Colinite, która właśnie trafiła na polski rynek, więc zachęcam Was do tego, żebyście sobie zweryfikowali sklepy detailingowe, oczywiście ich ofertę, co tam jeszcze Colinite dla Was przyszykował. No i moi drodzy, dzisiaj ode mnie to jest tyle. Widzę się z Wami, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach, także do zobaczyska.